Mogę powiedzieć też Państwu parę słów ciekawych o tym obiekcie, w którym jesteśmy. To studio tutaj, które było w 50-tych latach zrobione przez fachowców z Finlandii, zdaje się, bądź innego kraju skandynawskiego. Tutaj to było jedno z lepszych studiów chyba w Europie. Tutaj na przykład jest to wszystko w pasie tak zwanej różnej ziemi, żeby tramwaje nie przekazywały drgań. Muszę powiedzieć, że to dla dźwiękowców ten obiekt zawsze wydawał się być rajem. Lubię tworzyć, energia z ludzi, moja, i przemieszczanie się energii, to na mnie działa. O, to jest ten power, który ja cały czas mam od początku i tego nie zaniechałem. No. Solówkę, którą gdyby ktoś mi zaproponował teraz, żebym ją zagrał, to bym się popukał w głowę. No ale przeszło. Radio grało. I gra do dzisiaj. I listen to 100 new albums a year because I work on them, because I'm mastering them, but in terms of listening for leisure, not often, to be honest. So no, I can't answer you, I'm afraid. Proszę Państwa, Sound Elite to jeden z niewielu festiwali, gdzie gwiazdy wręczające nagrody są równe gwiazdom, które te nagrody otrzymują. Po raz pierwszy w historii Sound Elite przyznano aż 5 nagród. Nagrody wręczy Brygada Kryzys. Zapraszamy na scenę. Człowiek ze dwóch mówek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej i gatunków wszelkich. Dzięki. Ja też dziękuję. Wszyscy się mnie pytają, jakie możemy pasma używać. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy możemy używać pasma od 460 do 862 MHz, nawet 865. W drugim oscylatorze mamy dodatkowy kwadrat z możliwością zmiany wypełnienia fali oraz trójkąt, który przechodzi w kształt piłę o zmiennej symetrii. Na wczorajszym koncercie na Nagranych Śladach będziecie mogli sobie spróbować na przykład zrealizować koncert. Stereofonicznego Matrixa, Control Groove, Talkback i grupy wyjścia. 2012 to jest ten rok, który mija, to jest dla firmy Digico dosyć ciekawa data, bo ma 3 jubileusze. Always interested in working in the studio ever since I was a teenager. That was kind of my dream. Nagrodę wręczy pan Hayden Bendel, który w studio przy Abbey Road nagrywał największy tego świata. It doesn't matter what microphone you use or what mic amp you're using. What we're interested in at the end of the day is getting performance. If someone does a great guide vocal on an SM58, that's still a great vocal, and you're not going to get them to do it again on a nicer mic. That's the performance, that's the thing you want. I worked part-time at Abbey Road for a year. So I worked at Steinway's during the day and the Abbey Road night, so I didn't really sleep much for a year. Then suddenly a position became available and I was employed. And that was a dream come true. And I was at Abbey Road for 17, 18 years. And for the last 10 of that period of time, I was the chief engineer there. And then I started working with Soul Wax graphically, did a whole album campaign for them. And since then, I've been continually doing loads of different graphics and music for many different artists
I'll just flick through a few of the kind of projects. When you're working with a group, it's not so much, oh, what kind of record are we going to make? What's the snare drum going to sound like? What kind of compressor do you want on the kick drum? I mean, there's all that technical stuff you've got to take care of, but essentially you're navigating the emotional geography of people's lives in the room and assisting an expression of that. It gives me great pleasure to pronounce, or present, I should say, sound edit 2012, Man with the Golden Ear, Mr. Martin Glover, and we all know you. Yeah! Congratulations. I'm so humbled to be in this company and be presented an award by absolute geniuses that I've respected and admired for years. And I want to say a great big thanks to Mashup for organising this festival. Thank you very much for inviting us, and I really appreciate it. Martin Glover, czynił. Człowiek na ten ruchem. Duże brawa. Alan Wajden. Podziękowania dla wszystkich muzyków, z którymi pracował, i dla organizatorów z Maćkiem Werkiem na czele. To wielki zaszczyt, że to się w tej chwili dzieje. To jest dla mnie i dla Festiwalu Sandonid bardzo ważna nagroda, ponieważ tak naprawdę im bardziej się wgłębiam w to, co pan Rudnik robi i robił, tym bardziej uważam, że to było naprawdę pionierskie. I jestem bardzo dumny, że pan Eugeniusz będzie to za chwilę na scenę, a nagrodę wręczy pan Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Nie są dla artystów, dla twórców najważniejsze nagrody i wyróżnienia, bo to weryfikuje czas. I pan, panie Eugeniuszu, tą weryfikację przeszedł pozytywnie. Ja mogę powiedzieć, że to, co pan zrobił, pana twórczość, to już jest dziedzictwo narodowe. Panie Eugeniuszu, jestem ogromnie zaszczycony, że taki skromny urzędnik jak ja może panu wręczyć to niezwykłe wyróżnienie. Proszę państwa, proszę o powstanie. Wielkie brawa dla pana Rudnika. To jest naprawdę człowiek legenda. On jest bardziej popularny na świecie niż w Polsce, nie rzadko tak niestety bywa. Tak, w Wytwornym Towarzystwie zostałem nagrodzony Złotym Uchem. Jestem dźwiękiem, jak tu stoi napisane, od 57 lat bez przerwy. To jest dużo. Oczywiście, że ja jestem skromnym, jak mi się wydaje, rzemieślnikiem sztuki, ale no nie szedłbym z tej estrady, żebym schodził jako gorszy od poprzedników nagrodzonych. Otóż jestem lepszy w tym, że jestem już pradziadkiem od 4 miesięcy. Właśnie za 3 godziny skończę 80 lat. Czyli zaczynam wczesną jesień życia. Dziękuję bardzo. Koszty, jakie za X potrąca. W tamtym roku koszty tego inkasa, czyli taka prowizja dla X-ów, wyniosły 16,2%. Czy to dużo, czy to mało? Proszę państwa, jeśli znajdziecie mi kogoś, kto dla mnie będzie zbierać kaset po całej Polsce za 16%, to ja na pewno na to pójdę, bo wydaje mi się, że to jest niewielka suma. Oczywiście od tego odchodzi jeszcze podatek, no ale to już jest kwestia, prawda, ministra finansów i całej struktury tutaj finansowej. Oczywiście za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej, w szczególności za wyprodukowanie albumu Shag Tobacco Gavina Friday'a, który wręczy nagrodę. A nagrodę otrzymuje Tim Simena. The Man with the Golden Ear has a golden ear because we had this, we were jamming around in the studio and we had this bass line and it was just a jam. And he says, no man, that's the tune. I says, but it's just a fucking bass line. And he says, yeah, well, let's make it bigger and bigger and bigger. And then he got me to improvise over this bass line and eventually it turned into Angel.
And this is the man with the golden ear who comes from a place that is music and vision, and he creates shit that will last a long time. Thank you. Jak powiedział David Friday, nagroda także za to, że pięknie się starzeje. Tim Simenon. Mr. Simenon, we have a surprise for you. Thanks, guys. Thank you.